Robert Dzięba wita Państwa z gabinetu prezydenta Janusza Gromka. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie prezydencie, przygotowałem kilka ciekawych tematów, interesujących. Może zacznę od tematu, który nam już trochę, że tak powiem, po kościach się rozszedł. To wybory. Wybory się zakończyły. Mamy nowy parlament. Pana komentarz do tego, co obserwowaliśmy w ciągu ostatniego tygodnia. No, układanka rządu przez partię pana Kaczyńskiego. Czy pani Szydło, czy nie pani Szydło, czy pan Gowin, czy nie Gowin, czy Macierewicz, czy nie Macierewicz? Ciekawostka. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeśli tak bym miał wrócić do wyborów, no to ja wręcz byłem pewny, że wygra PiS, że Platforma tym razem nie wygra, ale niespodzianka i minus to jest niedostanie się Zjednoczonej Lewicy, dobrze mówię? Tak. Niespodzianka, na którą nie liczyłem, to dostanie się Kukiza. To Nowoczesna Polska, spodziewałem się, że wejdzie do Sejmu. No i bardzo słaby wynik PSL-u, bo wracając do ostatnich wyborów samorządowych, no to PSL wtedy miał o wiele lepszy wynik, a tutaj u nas, na przykład w naszym mieście i w powiecie, chyba bardzo słaby wynik i ogólnie w Polsce 5,13. A ta konfiguracja to dobrze dla kogoś, jak pan myśli? Mnie się marzyło co innego. Na przykład Platforma, Nowoczesna Polska, Lewica i PSL razem. To by było zdrowsze, no ale stało się jak się stało. I liczę na to, że tak jak już tutaj politycy PiS-u mówią, nie będzie rewanżyzmu, mściwego podejścia do spraw, do ludzi, do sytuacji, ale już słyszymy o tym, że środkowo-pomorskie, żeby tworzyć jeszcze inne województwo, żeby nowe wybory. A pan jest za czy przeciwko? Jestem przeciwko. Ja byłem przeciwny i jestem przeciwny, bo kilka sytuacji jest bardzo jakby dla nas niekorzystnych, bo utworzenie województwa środkowo-pomorskiego to jest tak, nowy obiekt, nowi ludzie, nowe miliony na nowe województwo, których nie ma za bardzo w budżecie. Nowy podział geograficzny to nowy podział środków unijnych, gdzie programy już są przypisane do województwa zachodniopomorskiego, do pomorskiego, do wielkopolskiego, bo tak mówię jakby w kontekście tego, co by miało być w tym województwie środkowo-pomorskim. Teraz tworzenie nowych programów, nowych strategii, podział tych środków. No może na 2 lata przerwać realizację inwestycji z nowego rozdania unijnego i mogą następne pieniądze pójść, że tak powiem, w niepamięć, po prostu nie będą wykorzystane, a my już mamy i tak EZIT stworzony i wiemy, jak się poruszać w tym RPO naszym, wiemy, do jakich konkursów będziemy startowali, mamy to w wielkim planie finansowym. Nie chciałbym, żeby to się popsuło. Teraz takie raptowne zmiany, no ja oczywiście jestem za pewnymi zmianami, żeby nasze państwo wzmacniać, ale żeby też nie osłabiać i ta współpraca między Wschodem i Zachodem, a Polską układa się bardzo dobrze. No cały czas tamta strona mówi tak, my jako patrioci to my będziemy robić, a ja nie jestem patriotą, ja też się martwię jako Polak o Polskę, o Kołobrzeg, o region, o moją rodzinę, o przyjaciół, kolegów, a to cała składnia jest tego, jak państwo funkcjonuje, to tak jak parlament i rządy nadają kierunki i tempo temu państwu. Panie prezydencie, kolejna sprawa, kończąc sprawy ogólnopolskie, to wracamy sobie do nas. Byłem w minionym tygodniu na spotkaniu w sprawie podatków. Wiem, że rozmawia pan również na temat budżetu. I co tam, o czym rozmawiacie państwo? No, porozumienie dla Kołobrzegu, 2 spotkania miałem. Jestem mile zaskoczony, ponieważ absolutnie większość tych zapisów, które tam przedłożyli na moje ręce i skarbnika, to są wpisane po prostu do realizacji. Był tam na przykład zapis ulica Radomska. Ulica Radomska została już skończona, zrealizowana. Są tam inne zapisy, które są wpisane w remontach, w wydziale komunalnym. Na przykład na oświatę zapisaliśmy 1 000 000
do takiej rezerwy. No i jest prośba, żeby 700 ująć już jakby na pewniacko te remonty, które są najbardziej potrzebne. Szkole 300 stawić na rezerwie. Dlaczego nie? Przestałem. I na wiele innych zagadnień. Także bardzo fajna i konstruktywna rozmowa. I dzisiaj też padła propozycja ze strony PDK, za którą nie jestem nawet, żeby wprowadzić trochę wyższą stawkę podatku od opłaty uzdrowiskowej. Ktoś powie tak, no ale były uzgodnienia, spotkania otwarte. No oczywiście, ale to były jeszcze niezaklepane sprawy, bo propozycje były i taką propozycję może zmienić jeden klub i drugi klub. A z czym się to wiąże? Powiedzą tak, no znowu podwyżka, ale my musimy z czegoś funkcjonować, te przychody muszą z czegoś być, ponieważ też poszliśmy na kompromis, choć ja o tym myślałem, bo branża turystyczna już dawniej mnie atakowała, żeby zrobić bezpłatne toalety, ale toalety będą płatne na poziomie 1 zł w strefie uzdrowiskowej, 2 zł w strefie pozauzdrowiskowej, także obniżka, to będziemy musieli, no nie mają pieniędzy szukać na to, żeby wyrównać tą dopłatę. Na przykład molo było 2 zł, teraz będzie 1 zł, to też tą różnicę trzeba gdzieś szukać, dlatego ta opłata uzdrowiska to nie jest karanie turysty. Ale to planuje pan molo płatne, tak? No tak, a po co tam się robi te kołowrotki i kasy? No po to, żeby chociaż na oświetlenie i na sprzątanie i na naprawy te pieniądze były. Wie pan, molo w Sopocie kosztuje prawdopodobnie 7,5 zł. U nas kosztowało 2 zł, jak będzie złotówka. Co to jest złotówka? Sorry, ale uczciwie mówię, co to jest złotówka, żeby utrzymać to molo w porządnej jakości, tym bardziej, że my na molo i na dojście do mola wydajemy niemałe pieniądze i z naszych, i z unijnych. A propos, był pan na molo na placu w tej chwili remontowanym. Ja wczoraj byłem 2 razy, w dzień i wieczorem, bo wiedziałem, że już będą podświetlone ławki. Bajka. Bajka i bądźmy dumni z tego, co się nam robi i naprawdę szacun dla Kołobrzegu, tak to powiedzą inni spoza Kołobrzegu. Wczoraj jest szwagra, też miałem, który ze Stanu przyleciał na osobistą sprawę. Pokazałem mu to, mówię, ojej, szwagier, rewelacja ten Kołobrzeg, a ten plac, mówię, coś niesamowitego. I my przecież wkładamy swoje miliony od mieszkańców, musimy to utrzymywać później, no a z czego my zarabiamy? Nie z przemysłu chemicznego jakiegoś, nie z produkcji pieniędzy, bo nie mamy mennicy, tylko z podatków i z tego głównego przemysłu, jakim jest turystyka. No i powolutku, dzisiaj będę rozmawiał jeszcze z klubem Platformy Obywatelskiej na temat tych właśnie podatków i tej opłaty uzdrowiskowej. Panie prezydencie, na sesji, bo chciałbym wrócić troszkę do sesji Rady Miasta, która miała miejsce, była prezentacja Sunrise'u, jak Sunrise mógłby wyglądać w troszkę rozszerzonej wersji, a chciałem poznać pana zdanie w tej sprawie, jak pan to widzi? No wie pan, dostałem takie tutaj propozycje od organizatorów Sunrise'u. Pierwsza propozycja tak dać, 500 tysięcy i nic nas nie obchodzi, 1 600 000 rozszerzona aż po Kamienny Szaniec, łącznie ze sceną na plaży. No jest to ciężka sprawa, ponieważ na długi czas by się zamknęło niezłe hektary w tym terenie i ci, co nie są zainteresowani Sunrise'em, no na pewno by mnie atakowali. A trzecia wersja to 6 400 000. No jak to zobaczyłem, to dobrze, że siedziałem na tym krześle. Oczywiście ja chcę współpracować w sprawie Sunrise'u, ale w granicach rozsądku i dogadywania się. A zobaczę, jak to będzie. Zobaczymy, jak się budżet uchwali, bo to wszystko zależy też od tego, jak radni uchwalą budżet. Wtedy będę wiedział, jak manewrować środkami finansowymi z tego budżetu. Panie prezydencie, kolejna sprawa, którą chciałem poruszyć, to cmentarz. Temat cmentarza związany z tym, że oczywiście byliśmy, było także zbierane pieniążki na hospicjum, ale byliśmy na cmentarzu, no niedługo być może powiemy starym. O właśnie, a co w temacie nowego cmentarza? Takie analizy są robione, 12-15 lat i może nam brak tu już miejsc grzebalnych. I zadam panu pytanie, czy pan widziałby gdzieś w granicach miasta Kołobrzegu miejsce na drugi cmentarz? Nie mamy. Nie mamy. Ja wiem o tym, że nie mamy. Szukałem w gminie Kołobrzeg, między innymi na Błotnicy, ale tam jest teren nie do przyjęcia. No to zacząłem jeździć,
pytać włodarzy ościennych gmin. No i takie najlepsze miejsce znalazło się. Bardzo dobry teren pod względem gruntów, piaski, górki. To jest w gminie Dygowo, koło takiego wiatraka starego. Nie wiem, czy pan wie, gdzie to jest. Były robione konsultacje społeczne z mieszkańcami Czernina, którzy wyrazili pozytywną opinię do tego. W chwili obecnej jest zmiana planu przestrzennego dla tego rejonu. Jest taka interpelacja, na biurku miałem dzisiaj pana Plewki. On jest zaskoczony tym, że ja szukam taki teren. Śmieję się z tego i on o tym nie wiedział. No, żebym ja wiedział, że on zostanie radnym, to bym mu, jak rozmawialiśmy z radnymi tamtej kadencji, to już bym mu wysłał te informacje, że planuję poszukiwanie, bo nie mogę na przyszłość zostawić Kołobrzegu bez takiego miejsca, bo to jest miejsce bardzo ważne dla człowieka, dla rodziny i dla nas, dla Kołobrzeżan, żeby zabezpieczyć się w tym temacie. Sprawa komunikacji, bo pytanie było, czy autobusy tam będą dojeżdżały. Oczywiście to są dalekie jeszcze lata tego, ale oczywiście komunikacja będzie, będą parkingi, będą zajezdnie, że tak powiem, gdzie autobus będzie mógł nawrócić z potem do Kołobrzegu, a no, trzeba będzie uzbroić ten teren. Także przed nami długie myślenie, a później realizacja tego tak szczególnego miejsca. I jeśli kto powie, no a to jest tak daleko, no to niech mi znajdzie inne miejsce w Kołobrzegu lub bliżej Kołobrzegu, a nie ma takiego. Nie ma takiego miejsca. To jest obiektywnie rzecz ujmując dla Kołobrzegu najlepsze rozwiązanie, tym bardziej, że to miejsce trzyma nam Agencja Nieruchomości Rolnych, zabezpiecza, żeby właśnie pod to było w planie umieszczone. I panie prezydencie, ostatnie pytanie na koniec. Pendolino, jak tu przyszedłem, pan prezydent mówi, że coś wie i jak go zapytam, to powiem. No to pytam panie prezydencie w temacie Pendolino. Miałem telefon z Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o to, żebym stworzył ja i włodarze innych tutaj gmin turystycznych takie pismo, bo to idzie o to, żeby te pisma dotarły do Komisji Europejskiej, bo ona na dzień dzisiejszy bardzo mocno trzyma tę sprawę, mianowicie od nich zależy, czy będzie to Pendolino, ale muszą być argumenty i uzasadnienia dobre. I jeśli dobrze pójdzie od marca, będzie Pendolino z Kołobrzegu do Krakowa. Powiem panu, że jak mi powiedział pan, który dzwonił z ministerstwa, że to może być niecałe 8 godzin do Krakowa i 5,5 godzin do Warszawy, no to jestem cały happy, bo jak w czwartek jadę do Warszawy, no samochodem różnie to 6,5 godziny, a ile kilometrów niebezpieczeństwa, a ile fotoradarów, a tu wsiada sobie w pociąg, moment, gazetę poczytasz, trochę kimniesz, jesteś w Warszawie. No, jest to kusząca informacja, panie prezydencie, gdy tak się udało faktycznie zrobić. A to jest szansa na to, pan myśli? Ja myślę, że jak nie Pendolino, to inny pociąg zostanie tu wprowadzony, bo nie musi być Pendolino, ponieważ my mamy polskiej produkcji pociągi bardzo fajne, które też rozwijają prędkość 160, 170, 180 km. Aby było takie szybkie połączenie z Warszawą, jak najbardziej będę walczył o to. Janusz Gomek, prezydent Kołobrzegu, zapewniał na temat pociągów, szybkich pociągów z Kołobrzegu do Warszawy. Dziękuję za komentarze. Dziękuję bardzo państwu, dziękuję panu, do widzenia. Życzę miłego dnia, kłania się.